Honda Civic to samochód kultowy. Obecnie produkowana jest już 8. generacja tego modelu. Jednak wśród miłośników motoryzacji szczególnym szacunkiem cieszy się odsłona numer 4. Świat ujrzał ją we wrześniu 1987 roku na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie. Czwórka oferowana była w czterech wersjach nadwozia. Sedan, Shuttle, CRX oraz takiej jak ta, hatchback z pełną gamą silników od 1.3 po 1.6, dopasowaną do potrzeb rynku japońskiego, amerykańskiego i europejskiego. Czwórka była bardzo innowacyjnym samochodem. Po raz pierwszy zastosowano w niej w pełni niezależne zawieszenie, podwójne wahacze z przodu oraz z tyłu. Pod maską po raz pierwszy znalazł się silnik VTEC ze zmiennymi fazami rozrządu. Technologia zaczerpnięta prosto z formuły pierwszej. My natomiast prezentujemy Honda Civic z 1991 roku z silnikiem 1.6 o mocy 110 koni mechanicznych. Do 100 km na godzinę przyspiesza w 9 sekund, mając umiarkowany apetyt na paliwo. W mieście pali 7, a na trasie 5,5 litra. Mimo że auto nie ma wspomagania kierownicy, dzięki małej masie wynoszącej niecałe 930 kg, manewrowanie nim nie stanowi żadnego problemu. Trudno jest spotkać właściciela, który byłby niezadowolony z Civic czwartej generacji. Auto daje bardzo dużo wrażeń z jazdy. Silniki, które wsadza tu fabryka, są po prostu poezją, nie można tego inaczej nazwać. Kręcą się do bardzo wysokich obrotów, są bardzo dobre przyspieszenia i generalnie same wrażenia z jazdy, nawet na zakrętach, są bardzo duże, bo auto bardzo dobrze trzyma się drogi. Mimo wieku tego auta, auto dalej robi fabryczny czas do setki. Auta te cieszą się również bardzo dobrą opinią wśród mechaników samochodowych, choć zawsze mogą zdarzyć się drobne usterki. Na temat Hondy Civic mogę powiedzieć tyle, że jest to bardzo, bardzo dobry samochód. Mimo swoich lat można go eksploatować praktycznie do zamordowania. Silniki w tych samochodach są dość mocno niezawodne, trzeba pamiętać o wymianie paska rozrządu. I to wszystko i cieszyć się z tego auta. Auto jest bardzo wygodne w eksploatacji, szybkie, w zależności od zastosowanego w nim silnika oczywiście, ale jest to bardzo, bardzo miły samochód. Mimo swoich lat chętnie chyba wszyscy z niego korzystają, ja chętnie czasem jeżdżę, jeżeli mam taką okazję. W niektórych wersjach tych samochodów zastosowane były podwójne gaźniki Stromberga. W tych gaźnikach wycierają się czasem iglice, ale no to jest jedyny mankament i to jest naprawdę po dużym przebiegu, gdzie auto przejeżdża 220 tysięcy kilometrów na przykład i wtedy występują jakieś problemy. Jedną z droższych takich usterek to jest urwanie się poduszek pod tymi gaźnikami. Wtedy koszt takiej naprawy to jest około 600 zł. Poza tym jest to typowe naprawy eksploatacyjne, górne wahacze, jakieś tulejki zawieszeń, czasem amortyzatory. Jedną z wad może, jak każdego Japończyka, to jest słaba blacha, one czasem korodują przy progach w jakichś takich newralgicznych punktach, ale trudno tutaj mieć jakieś pretensje o to auto. To auto można dostać za naprawdę przyzwoite pieniądze. W bardzo dobrym stanie. Fakt, że trzeba go troszeczkę poszukać, bo tego typu stan to są po prostu perełki, które były pucowane x lat i naprawdę dorwanie go w stanie, że go nie bierze rdza, że jest zdrowy silnik się nie poci, nie bierze oleju, to naprawdę trzeba się bardzo postarać. Warto zatem szukać tego modelu. Tylko czy uda się dogonić króliczka?